Witam Was, kochani, w pierwszym tygodniu nowego roku. Dzisiaj jest poniedziałek, jest bardzo deszczowo, u nas cały czas pada, padało też w nocy. Nagrywam teraz do Was z samochodu, ponieważ przyjechaliśmy, mój mąż przyjechał coś załatwić i ja czekam na niego właśnie w samochodzie. I w związku z tym na dzisiaj dzisiaj zaplanowałam, że wstanę dość wcześnie jak na mnie. Ja wiem, że niektórzy wstają wcześniej, ponieważ mają, powiedzmy, poranną zmianę. Ja miałam wstać o godzinie 7, ale powiem Wam, że ja nie lubię. Ja nie jestem rannym ptaszkiem, ja lubię sobie pospać. I w związku z tym rano jak się budziłam, słyszałam jak ten deszcz pada, stwierdziłam, że dam sobie jeszcze chwilkę, jeszcze chwilę pośpię. I wyszło jak wyszło, więc plany się trochę pozmieniały, bo rano miałam Wam nagrać taki filmik makijażowy, ale nie tutorial, to nie jest jakiś tutorial, który będzie Wam pokazywał, jak się maluje, tylko miał być taki mój codzienny makijaż, makijaż powiedzmy taki przed szybki, przed jakimś niespodziewanym wyjściem, można tak to też nazwać. I nagrywałam go, ale się okazało, że już jest tak późno i niestety musiałam skończyć, a nagram go po prostu jutro i wrzucę go w innym terminie. I tak, dzisiaj jeszcze mam w planach, słuchajcie, muszę ogarnąć po świętach. Wiadomo, sprzątanie przed świętami, sprzątanie po świętach, także cały czas jest tego trochę. Chcę z Wami się podzielić moją nową rutyną. O, może tak, może kogoś to zainspiruje, może kogoś zachęci, ale powiem Wam, że ja jestem, na początku podchodziłam do tego, o czym Wam zaraz opowiem, bardzo, bardzo sceptycznie. Wydawało mi się, że to jest, nie wiem, mało efektywne, a wręcz niepomagające. Tak żałuję, ja tak bardzo żałuję, że ja tego nie odkryłam wcześniej. O czym mówię? O masażu twarzy. Słuchajcie, dla mnie to jest mega odkrycie. Naprawdę, masaż twarzy zaczęłam wykonywać, myślę, że go wykonuję od tygodnia, mniej więcej, pi razy drzwi, tydzień, półtora i wykonuję go, solidnie wykonuję go wieczorem. Rano też, ale to już tak lżej, żeby nie podrażniać mojej cery. Ale powiem Wam, że nie ma nic lepszego, naprawdę, nawet kosmetyki nie dadzą Wam takiego, takiej poprawy, nie dadzą takiego efektu jak masaż twarzy, ćwiczenie po prostu mięśnie twarzy, ponieważ jak wiadomo, ćwiczymy swoje ciało, ćwiczymy mięśnie, które mamy, a zapominamy o twarzy. Tutaj też jest, też są mięśnie i no niećwiczone, a poza tym z wiekiem, wiadomo, grawitacja, no to nam opada owal twarzy, opadają nam policzki, kąciki ust, opadają nam powieki i tak dalej, pojawiają się zmarszczki. No i znalazłam taką dziewczynę, poczekajcie. Na YouTubie znalazłam dziewczynę, która najsensowniej z tych wszystkich dziewczyn, bardzo mi się podoba w ogóle, jak ona prowadzi te ćwiczenia, jak pokazuje, jak opowiada i z nią wykonuje te ćwiczenia. Ja jestem zachwycona i powiem Wam, że już po pierwszym ćwiczeniu ja zauważyłam u siebie efekty, więc nie poddaję się, ćwiczę. Do tego, słuchajcie, poprawia się bardzo ukrwienie skóry, wytwarza się, jeżeli oczywiście gadam jakieś głupoty, to proszę mnie poprawić, że coś teraz pomylę, ale z tego co wiem też, jesteśmy w stanie masażami zwiększyć produkcję kolagenu. Przepraszam, że tak zerkam, ale patrzę, czy mój mąż nie wyszedł. Zwiększamy produkcję kolagenu, który z wiekiem niestety, ale coraz bardziej nam go brakuje. Do tego, no i
po takim masażu, po dobrym dokrwieniu tej skóry, te wszystkie kosmetyki, które właśnie nakładamy sobie na twarz wieczorem, mają lepsze efekty, ponieważ ta skóra lepiej wchłania te wszystkie składniki odżywcze. Ja bardzo Wam polecam, naprawdę spróbujcie sobie, jestem ciekawa Waszych efektów, czy Wy zauważyliście u siebie jakieś zmiany. Co ważne, nie skupiajcie się tylko na jednej partii, no bo ja wykonując ten masaż, wykonuję masaż na owal twarzy, na podbródek, szyję masuję, też wykonuję ćwiczenia na usta, na poliki. Także to jest szereg tych ćwiczeń. Żeby był całościowy efekt, na pewno trzeba wykonywać wszystkie te ćwiczenia na każdą partię mięśni na twarzy. Bo to tak jak z ciałem, jeżeli będziemy ćwiczyć tylko jeden mięsień, załóżmy, że uda, no to efektu spektakularnego nie mamy co się spodziewać. Nasze ciało całe się nie wyrzeźbi, tak? Także zachęcam panie, nie tylko, bo panowie też mogą wykonywać sobie taki masaż, zachęcam was bardzo do masowania. Naprawdę zobaczycie, będziecie bardzo zadowolone. Jeszcze miałam wam powiedzieć, jutro jadę do fryzjera. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ włosy już mi tak urosły, ciężko mi jest je ułożyć. Nawet jak wiążę je w kitkę, bardzo lubię mieć włosy związane w kucyk, jest mi wtedy najwygodniej, to jakoś wtedy mi też nie za bardzo się układają, więc cieszę się, jutro jadę do fryzjera. Koloru chyba nie będę robiła. Powiem Wam, że dawno nie farbowałam włosów. Chciałam właśnie wrócić do swojego naturalnego koloru. Czemu? Ponieważ moje włosy mają tendencję do wpadania w takie ciepłe tonacje, których ja nie do końca lubię. To są takie rudawo, a nawet jak miałam blond, bo miałam jakieś jasne włosy, w takie żółte odcienie. Odkąd się przeprowadziłam tutaj, ciężko mi było trafić na dobrego fryzjera. Bardzo ciężko. Tu w Łodzi miałam swojego fryzjera, do którego chodziłam regularnie i trafiłam na niego bardzo, bardzo, bardzo dawno. Na nią, bo to jest kobieta, Ania. I do Ani chodziłam regularnie. I powiem Wam tak, fryzurę, jaką sobie wymarzyłam, ona potrafiła zrobić... dopasować tą fryzurę do mojego typu urody. To nie było tak, że jej musiałam cokolwiek tłumaczyć. Ona potrafiła i wychodząc od niej czułam się zawsze... no czułam się bardzo dobrze. Naprawdę. Patrzyłam na siebie w lustrze i było, no tak, to jest to, czego chciałam. No i jak się przeprowadziłam tutaj, zaczęłam szukać kogoś tutaj w pobliżu, bo mówię, nie będę jeździła tyle kilometrów do fryzjera. Odwiedziłam tylu fryzjerów, i powiem Wam, że przy każdej wizycie u nich musiałam podpowiadać, były poprawki, nie byłam zadowolona. Ja wiem, mój mąż twierdzi, że jestem bardzo wymagająca odnośnie włosów, ale no, chciałam być zadowolona, chciałam się dobrze czuć i nie trafiłam tutaj na żadnego dobrego fryzjera. Teraz jeżdżę do Płocka i tam jest dziewczyna, która naprawdę dobrze tnie. I jestem bardzo zadowolona. Zresztą jutro będę, to zobaczycie. Naprawdę, bardzo dobrze. Właśnie to by się tak wydawało. Zwykłe cięcie, aczkolwiek nie każdy fryzjer potrafi to zrobić. Nie każdy potrafi fajnie wycieniować włosy. I jak wychodzę od tego fryzjera, to właśnie pierwszy raz się poczułam tak, jak wychodząc od Danii, że no, jest fajnie. Także jutro jadę, na 12 mam wizytę, więc jutro rano chcę jeszcze przed tym wyjazdem nagrać Wam ten tutorial makijażowy, ten filmik makijażowy. No dobrze, kochani, ja się będę... Tutaj pan jakimś traktorkiem przejechał. Jak każdy, kto przejeżdża, to się patrzy, co ja tutaj gadam do telefonu. Wiecie co, namawiam wszystkich na badania kontrolne, żebyśmy się badali, żebyśmy się kontrolowali. I obiecuję sobie w tym roku zrobić taką rutynową kontrolę mojego organizmu, stanu mojego zdrowia. To jest bardzo ważne, więc Was też namawiam, żebyśmy nie zaniedbywali. Tak jak dbamy o siebie na zewnątrz, dbajmy też o siebie od środka.
ponieważ no nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, tak? Więc zachęcam Was do tego. I na koniec, kochani, chciałabym Was zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zasubskrybujecie. Zostawcie jakiś znak po sobie, komentarz, dajcie lajka i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!